Cześć dziewczyny, tutaj Victoria Vynn, Ireland. Nie wiem, czy widziałyście, zapewne widziałyście, Victoria Vynn ogłosiła akcję, jestem instruktorką, chętnie pomogę. Dlatego ja także chciałabym się trochę do tego przyczynić. I chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić takie fajne, szybkie zdobienia salonowe, używając naszych blur inków. Sprawdzam, czy światło tutaj jest dobre, żebyście wszystko widziały. Więc naprawdę naszymi blurinkami możemy stworzyć bardzo fajne, szybkie zdobienia. Począwszy od takich prostych dymków, marmurków. Możemy także zrobić sobie kwiatuszki. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak szybko to zrobić, używając naszych produktów. Więc tak, żeby Was już tutaj nie zanudzać. Bierzemy sobie tipsa. Dziewczyny, jakiekolwiek tipsy macie, ja wezmę sobie taki zwykły, jeden osobny tips, który zamocuję sobie na blutaku. Nie wiem, w Polsce myślę, że też na pewno możecie znaleźć taką plastelinę mocującą. Więc przyklejam sobie to tutaj tak na tipsika, żebym mogła po prostu pracować, tak? Dobra. I zaczniemy od takiego pierwszego, chyba najłatwiejszego zdobienia, jakim jest dymek. Więc biorę sobie białą hybrydę właśnie z serii Pure. Jest to naprawdę bardzo fajna, bardzo fajnie napigmentowana hybryda. Naprawdę kolory z Victoria Vynn, jeżeli większość z Was używało i ma porównanie, wie, że jest warty swojej ceny, bo mamy je w przystępnej cenie, 8 ml w buteleczce i praktycznie po pierwszej warstwie mamy 100% krycia. Więc tak, nakładamy, patrzę, czy Wam tutaj nie uciekam. Zobaczcie, praktycznie po pierwszej warstwie już mamy 100% krycia. I teraz tak, przez to, że pracuję tutaj na tipsach, tutaj mi jedna warstwa w zupełności wystarczy, natomiast jeżeli będziecie pracowały na klientkach, pamiętajcie o tym, że zawsze aplikujemy dwie cienkie warstwy, ok? Mamy i do lampki. Do lampki na 30 sekund. Dziewczyny, co jest ważne? Ważne jest to, żeby, jeżeli chodzi generalnie o hybrydy z systemu Pure, ważne jest to, żeby nie robić czegoś takiego jak przymrażanie, ok? Dlatego, że są to kolory, które są naprawdę bardzo dobrze napigmentowane i z racji tego, że czasem robimy jakieś zdobienia albo po prostu z przyzwyczajenia gdzieś tam tą rączkę wkładamy i wyciągamy z lampy, tutaj nie możemy tego robić. Dlatego, że jeżeli będziecie tak robiły, to kolor Wam się pomarszczy. Więc musicie o tym pamiętać, że po prostu jak ta klientka już wkłada tą rączkę do lampy, ta rączka musi sobie tam przez te 30 sekund minimum posiedzieć, ok? Dobra, mamy nasz kolor, na to więcej już nic nie nakładamy, żadnego topu, po prostu już będę używała naszych blur inków. Zrobimy sobie dymek, więc może zacznę sobie od takiego czarnego, takiego marmurka. I w sumie ten marmurek można zrobić na dwa sposoby. Można go zrobić tak naprawdę, jak mamy tutaj w tym zdobieniu, że jest taki mocny i wyraźny, albo po prostu coś takiego jak tutaj z tymi cyrkoniami, że tylko tam coś tam troszeczkę gdzieniegdzie spod spodu go wystaje. I pokażę Wam jeden i drugi sposób. I teraz tak, jeżeli zaczynamy pracę z blur inkiem, musimy pamiętać o tym, że potrzebny nam jest jakiś ręcznik i jakaś podkładka, ok? Ja sobie tutaj może z tej strony, może byście widziały, z tej strony sobie położę. Biorę sobie formę, przyklejam i tutaj na tej powierzchni będę aplikowała takie kropeczki. Aplikuję sobie tutaj troszeczkę. Biorę sobie, dziewczyny, pędzelek. Ja do tego używam naszego czarnego Nail Art 001, dlatego że on jest taki bardzo malutki, taki cieniutki, a że inki są bardzo dobrze napigmentowane,
Więc naprawdę jedna kropeczka, zresztą same zresztą zobaczycie, wystarczy Wam, żeby zrobić fajną stylizację. I do tego będzie nam potrzebny także Pure Duo Prep. Ja lubię ten z pompką, dlatego że, już Wam mówię dlaczego, dlatego że sobie tutaj tak troszeczkę, o, tak żebyście widziały, wycisnę tego preparatu i on mi tutaj w tej pompce już sobie zostanie, tak? A że będę tym pracowała, więc fajnie mieć go pod ręką. I będziecie potrzebowały także taki pędzelek. To jest taki pędzelek po prostu gdzieś tam, no tak dam, żebyście widziały, taki bez nazwy. Po prostu jakiś tam wygrzebałam, taki troszeczkę jakby koci język, troszkę, taki tutaj troszeczkę idący w szpic i on będzie fajnie się nadawał do tego, żeby te wzorki rozmazywać. Ok, więc zacznę sobie od takiego bardzo delikatnego marmurku, ok? Tutaj się akurat wspomogę pędzelkiem 0,5, dlatego że on jest taki dość długi i będzie fajnie mi zrobić takie dłuższe linie. No i teraz co? Biorę sobie tego naszego inka i moczę nasz pędzelek. Troszeczkę czekam, aż on się napije. I teraz, tak żebyście widziały, gdzieniegdzie robię sobie takie kreski. Tak, tak jak mi tam wyjdzie. Może być coś takiego. Biorę sobie, moczę ten nasz drugi pędzelek. Odsączam i po prostu rozmazuję. Ok. Chcę, żebyście dobrze to widziały. Na początku tak jak szły te moje linie, a później tutaj jakby te powstałe nowe nasze te nowe nasze takie dymki po prostu rozmazuję. Tak, żeby na środku było ciemniej, a na zewnątrz, żeby było jaśniej. Ok. Zobaczcie. Możemy sobie nawet troszeczkę jeszcze gdzieniegdzie dołożyć i robimy to samo. Tak? Czyli sobie tutaj po prostu rozmazujemy. Coś tak bardzo fajnie rozpływa. I to jest taki pierwszy, naprawdę bardzo delikatny i szybki marmurek. Oczywiście możecie dodać więcej, jak chcecie, tych kreseczek, żeby sobie zrobić konkretne takie pęknięcia, tak? Tak jak marmur ma to do siebie, że właśnie ma takie pęknięcia, taki wzorek. Tak samo możemy zrobić tutaj. I na razie to zostawię do wyschnięcia, ok? W międzyczasie wezmę sobie nowego tipsika. Tak samo go zamocuję tutaj na brytaku. Myślę, że taki produkt po prostu, to jest dziewczyny taka jakby plastelina. Na pewno znajdziecie coś takiego też w Polsce. Myślę, że nie będzie problemu w żadnym sklepie takim papierniczym czegoś takiego kupić. Możecie zobaczyć na Allegro. Dobra, i to samo robię z następnym tipsikiem, czyli tak, że maluję go na biało. I tak jak mówię, tutaj jedna warstwa w zupełności wystarczy. Dlatego, że ten tips sam w sobie ma już takie podbicie. Tak samo jest z żelami dziewczyny, no nie? Jak pracujemy żelami, które mają już jakiś kolor, które nie są żelami przeźroczystymi, zazwyczaj jest tak, że lepiej nam się nakłada potem wszystkie inne kolory już hybryd. Dlatego, że żele same w sobie są napigmentowane, ładnie kryją paznokieć i wtedy już jedna warstwa naprawdę praktycznie wystarcza do tego, aby w 100% pokryć nasz paznokieć, tak? Wypiłowany. I to samo. 30 sekund
pamiętamy cały czas o tym, że używam tutaj tej kolekcji piór i nie przymrażam, ok? Nie ma takiego czegoś jak przymrażanie, dlatego że kolor może Wam się pomarszczyć. Jeszcze mi tutaj została chwilka, 3 sekundki i pokażę Wam teraz, jak zrobić też taki marmurek, ale trochę taki bardziej intensywniejszy. Nie będę już używała pędzelka, po prostu zrobię to od razu pędzelkiem z tej buteleczki. Dobrze. I tak jak mówiłam, dziewczyny, bądźcie pewne, że macie jakąś podkładkę, dlatego że jak taki blur ink Wam gdzieś kapnie na stół, biały stół, no to już możecie być pewne, że no, raczej tego niczym nie zmażecie, nie zmyjecie. Także jakby Wam się, nie daj Boże, wylała cała buteleczka czy prysło gdziekolwiek, no to już zostaną Wam takie centki, plamki. I teraz tak, ja sobie tutaj odsączę, pewnie tutaj widzicie z boku, tak żeby nie było tego za dużo, żeby takie wielkie kropy nam się też nie porobiły. I teraz po prostu sobie gdzieniegdzie tutaj od razu na tą dyspersję aplikuję, tak? Ok, tyle wystarczy. To na chwilkę położę, zakręcę, żebym sobie tego nie rozlała. I to samo. Moczę pędzelek, odsączam i po prostu rozmazuję. Ok? Też patrzę, żebym wam tutaj nigdy nie uciekała. I teraz tylko tutaj, widzicie, już sobie tutaj rozmazałam, więc to zostawiam. Tylko tutaj jakby te brzegi rozmazuję jakby już po całości. Jak Wam się coś nie spodoba, bo coś Wam nie wyjdzie, możecie sobie poczekać, aż Wam to wyschnie i potem znowu dodać albo kropeczki atramentu, albo po prostu dalej mazać, tak? Do takiego momentu, dziewczyny, aż będziecie zadowolone, aż Wy i Wasza klientka będziecie po prostu zadowolone z efektu. Dobra. Jeszcze coś tutaj trochę mi się nie podoba, więc sobie takie większe plamki zrobię. I zobaczcie. Widzicie? I to jest wszystko, naprawdę. Możecie to tak zostawić, możecie do tego dodać potem jeszcze jakiś brokat, możecie dodać jakąś cyrkonię, możecie nawet sobie wziąć taki długi znowu pędzelek, zamoczyć troszkę kropeczkę i gdzie Wam się tam, gdzie nie, gdzie coś tam spodoba, zrobić sobie na przykład o jakąś taką ciemniejszą linię, tak? I na przykład już to zostawić. I to samo, zostawiamy, aż nam tutaj wszystko wyschnie, ok? I teraz jeszcze chciałabym Wam pokazać także, jak używać naszego Blur Ink Metallic. Do tego będę potrzebowała znowu czarny kolor, czarną hybrydę. To samo, wezmę sobie szybciutko tutaj tipsa, przygotuję, mogę to zrobić wcześniej. I teraz biorę 0,36. Naprawdę to jest bardzo, bardzo fajnie napigmentowany, bardzo fajny, czarny, mocny, intensywny kolor. I zobaczycie zresztą to samo. Jedna warstwa i 100% krycia. Tutaj też sobie użyję tylko jednej warstwy, bo to są nasze takie szybkie zdobienia. Natomiast pamiętamy, jeśli mamy klientkę, dwie cienkie, ok? Pamiętamy, tym bardziej, że jest to czarny kolor, dziewczyny, pamiętamy o tym nieprzymrażaniu, ok? Nie przymrażajcie, bo Wam się po prostu kolor zmarszczy. Zresztą to nie dotyczy tylko tej kolekcji piór, to dotyczy wszystkich kolorów, które są naprawdę mocno, intensywnie napigmentowane. Obojętnie, jaką firmę używacie, jeżeli robi Wam się coś takiego, po prostu spróbujcie sobie zrobić to cienką warstwę, nawet 60 sekund, zobaczcie. To jest pierwsza warstwa. 60 sekund do lampy, nie przymrażamy, ok?
Dziewczyny, też dostaję od Was pytanie, jaka jest różnica pomiędzy tą serią Pur a serią Gel Polish. Więc jeśli chodzi o Pur, tak szybciutko Wam powiem, że Pur to jest taki system hybrydowy o podwyższonym indeksie bezpieczeństwa. Ma dwa sposoby usuwania. Nawet trzy, jeśli wliczamy frezarkę. Chodzi o to, że system Pure możecie ściągnąć preparatem na bazie alkoholu, tak? Czyli to jest nasz alcohol remover. Jeśli na przykład macie klientki, które nie chcą, abyście używały frezarki, jeśli macie klientki, które po prostu boją się acetonu, możecie im zaproponować całą naszą serię Pure, dlatego że, tak jak mówię, możemy to ściągnąć za pomocą alkoholu, tak? Czyli alkohol jest mniej inwazyjny niż aceton. Jedyna rzecz, o której musicie pamiętać, to jeżeli będziecie robiły takie kompresy do ściągania i ściągacie to acetonem, no to tak od 7 do 10 minut, natomiast ten alko działa troszkę, potrzebuje troszkę więcej czasu, około 15 minut, więc po tych 15 minutach możecie zobaczyć, czy już Wam się coś zaczyna rozpuszczać. Natomiast jeśli chodzi o top przy alko removerze, jak macie taką stylizację już do usunięcia, pamiętajcie o tym, żeby najpierw top usunąć po prostu pilnikiem albo bloczkiem, ok? Czyli najpierw usuwamy ten top, jak ten top usuniemy, dopiero robimy sobie kompres na 15 minut, czekamy i potem wszystko usuwamy, tak? Także, tak jak mówię, jeżeli macie klientki, które nie chcą używać acetonu, nie chcą używać fryzarki, możecie zaproponować nasz system Pure. Do tego mamy bazę, do tego mamy top. I jest to taki naprawdę, tak jak mówię, system o podwyższonym indeksie bezpieczeństwa, tak? Czyli do takich pań, które po prostu nie chcą. Ok, no i teraz co? Mam tutaj czarną hybrydę, a zaaplikowaną jedną warstwę. To tutaj sobie zostawiam tą jedną warstwę. Przy klientkach pamiętamy dwie. No i biorę sobie naszego Blur Ink Metallic, wezmę sobie kolor, może wezmę sobie kolor niebieski, szukam niebieskiego, gdzie jest niebieski kolor, tutaj. I teraz co, dziewczyny, co jest ważne? Tutaj nawet na buteleczce Wam pisze Shake Well, tak? Zobaczcie, widzicie? Ile mamy tutaj pigmentu na dnie? To wszystko musi zniknąć, ok? Czyli sobie mieszamy. Do momentu, aż tutaj ten kolor nam się fajnie wyrówna, tak? Musimy na tak dobrze wymieszać, żeby po prostu nam ten pigment nie został na dnie, bo nic nam z tego nie wyjdzie. I możemy sobie zrobić tak zwaną skórę węża na przykład, używając tego preparatu. Odsączamy i po prostu robimy takie kropki. Poczekamy, aż się to rozpłynie, tak miałam powiedzieć. Tutaj gdzie nie będzie takie większe, zakrywamy sobie wszystko to, co jest czarne i też czekamy. Zobaczcie, możecie to tak zostawić, ale ja lubię na to, jak już to nam fajnie wyschnie, lubię położyć sobie jeszcze jedną warstwę topu, takiego bez dyspersji, czyli może być na przykład non-wipe gloss. I po utwardzeniu znowu zrobię parę takich kropeczek i to wtedy będzie tak fajnie wyglądało, będzie taki efekt 3D. Ja Wam pokażę tutaj, bo już mam takie gotowe wzorki. Zobaczcie sobie, widzicie? Taki jest fajny 3D, na złotym to bardzo fajnie widać, taki fajny efekt 3D. Dobra, za chwilkę Wam pokażę, a to niech sobie tutaj schnie. W międzyczasie przygotuję sobie kolejnego tipsa, bo jeszcze chciałabym Wam pokazać, jak zrobić te kwiatuszki. Bo naprawdę jest to bardzo fajne, bardzo też szybkie. Do tego właśnie będę potrzebowała naszego takiego bardzo malutkiego, cieniutkiego pędzelka 001 Nail Art, tego czarnego. Dobrze, to też sobie na chwilkę odłożę, żeby mi się to nie wylało. I znowu to samo, czyli aplikuję białą hybrydę. W sumie tak sobie teraz myślę, że mogłam z tego zrobić takiego live'a, bo jakbym zrobiła live'a, mogłybyście mi na bieżąco zadawać pytania, mogłabym Wam odpowiadać, a tak to po prostu, jeżeli będziecie miały jakiekolwiek pytania,
jak ja zamieszczę ten filmik, po prostu pod filmikiem w komentarzach możecie pisać, tak? Będę Wam tam odpowiadała, a następne takie online szkolenie, taki bardziej pokaz niż szkolenie, myślę, że zrobię sobie z Wami online, żebyście mogły mi zadawać pytania. No i to samo. 30 sekund, ok? Zobaczę sobie, czy tutaj mi wszystko powysychało. Dobra. Tutaj sobie nałożę na to top non-wipe. To jest top, który nie ma dyspersji, czyli nie ma tej klejącej warstwy, tak? Bo topy, jak wiecie, zobaczcie, jak już w ogóle maluję samym topem, to ten wzorek jakby się tak wzmacnia. Jest taki bardziej wyraźny po prostu. Czyli tutaj sobie dałam top i do lampy. A w międzyczasie wyciągnę sobie już przygotowany biały. Też na to nie nakładam żadnego topu, tylko od razu na dyspersji będę sobie malowała tego kwiatka. No i teraz co? Wezmę sobie kolor różowy i też sobie tutaj zaaplikuję taką kropeczkę. Dobra. Wezmę sobie pędzelek. Tutaj sobie nacisnę troszeczkę, żeby mi tego produktu... Zobaczcie, miałam akurat brudny. W takim małym pędzelku, ile jest pigmentu. Ale że jest to ten sam kolor, więc nie muszę wymieniać tutaj tego duo prepa. Dobra. I teraz co, dziewczyny? Przygotuję sobie ten sam pędzelek, ten, taki do rozmazywania, tak? Do rozmazywania naszych kwiatków. Biorę sobie ten nasz malutki do kropeczki. Muszę poczekać, aż nam się to, ten pędzelek napije. Tutaj wszystko, ok. I po prostu maluję sobie jakby taką małą, o, plamkę. Biorę, odsanczam i zobaczcie. Tak? Mamy pierwszy płatek. Biorę sobie znowu tutaj. Duo prep. I rozmazuję następny płatek. Muszę sobie tak obracać to, bo chcę, żebyście widziały cały czas, co robię. Następny. I znowu po prostu ciągnę, tak? Rozmazuję. Zobaczcie, jakie to jest szybkie. Im więcej dacie tego produktu, tym ten płatek będzie taki mocniejszy. Tu jest trzeci, zobaczcie. Możecie tak zostawić, na przykład możecie sobie domalować jakąś tutaj łodyżkę, a możecie po prostu zrobić sobie jeszcze jeden płatek. Zrobię sobie tutaj jeszcze jeden płatek, bo chciałabym Wam potem jeszcze pokazać, dodać do tego trochę spider żelu, żeby to tak ładnie wszystko zakończyć. I zobaczcie, następny płatek. Mamy tutaj kwiatuszka, jednego takiego na środku. Możemy sobie, co jeszcze możemy zrobić? Na przykład możemy sobie tutaj zrobić takiego kwiatuszka z takimi trzema płatkami. Także ten kwiatuszek tylko tak nam po prostu gdzieś tutaj wchodzi troszeczkę, tak? Na tego tipsa. Też sobie obrócę, żebyście mogły widzieć. Czyli to samo. Odsączę i ciągnę. Tak? Jeden płatek. Drugi płatek. I tutaj sobie zrobię trzeci płatek. Możecie zrobić taką kropeczkę, taką kreseczkę. Możecie wjechać sobie na ten poprzedni płatek. Patrzę, żeby się ostrość złapała. O. Dobra.
trochę nie spadło. I możemy sobie zrobić jeszcze jeden, na przykład tutaj, tak? I to samo, czyli jedna taka kreseczka. Trochę mi się za dużo tego dało, więc to pewnie będzie takie bardziej wyraźniejszy ten płatek, ale może być. To jest fajne, bo naprawdę ciężko jest zrobić tak, żeby coś tam nie wyszło. Więc to jest taki fajny naprawdę produkt, bo nawet jeżeli Wam się wydaje, że coś Wam nie wyjdzie, no to efekt końcowy będzie taki, że naprawdę będzie to fajnie wyglądało. No i tutaj zrobię sobie dwa płatki. Ostrość. I to samo. Zostawię sobie to, aż mi to wyschnie, ok? No i teraz wrócę sobie do tego poprzedniego wzorku. Czyli tutaj mamy już co? Tu już mamy nałożony top, tak? Bo tutaj nakładałam top non-wipe. I teraz wezmę sobie znowu Blur Ink, ten metalik niebieski i znowu to samo. Zobaczcie, widzicie jak to szybko opada, więc musicie naprawdę pilnować sobie tego, żeby to wymieszać. To samo jest dziewczyny z hybrydami. Niektóre dziewczyny twierdzą, że na przykład jakiś kolor jest słabo napigmentowany. Zdarza się tak, że kolory mogą być słabo napigmentowane, przeważnie dlatego, że one generalnie miały być już na etapie produkcji tworzone jako kolor transparentny. Natomiast zazwyczaj jest tak, że jeżeli koloru długo nie używacie, na przykład po jakimś czasie, po miesiącu, na przykład jakaś pani zdecydowała, że chce ten kolor, więc pamiętajcie o tym, że też musicie go wymieszać, tak? Bo pigment po prostu jest, opada na dno, tak? Pigment jest na dnie. Ok. I teraz znowu sobie nakładam ten mój niebieski Blur Ink Metallic. Obojętnie jakie miejsca. Zazwyczaj te takie, które nam zostały gdzieś takie czarne, żeby zakryć po prostu ten cały czarny kolor. Możemy zrobić takie trochę większe te plamki. I zostawiamy. I znowu to samo. Zobaczcie, jaki ładny efekt. Tak staram się, żebyście po prostu mogły wszystko dobrze widzieć, żeby ostrość, gdzieś tu mi ostrość, o, uciekła, ale już jest ok. Zobaczcie, jakie to jest naprawdę super ekstra szybkie zdobienie. I to samo, czekam aż wyschnie, a na sam koniec nałożę znowu top coat. I teraz sobie wrócę do mojego pierwszego wzorku, tak? Do tego marmurku takiego delikatnego. I tutaj chciałabym sobie dołożyć troszkę brokatu. Wezmę sobie pędzelek. Może być taki nawet ten pędzelek do ombre. Nasz piękny brokat. Dziewczyny, naprawdę mamy piękne, piękne brokaty, jeśli chodzi o całą kolekcję Brilliant Gel. Też Wam mogę tak szybciutko pokazać, bo akurat tutaj mam pod ręką wszystkie nasze odcienie. Zobaczcie, to są naprawdę świetne, świetne brokaty. Nadają się do zdobień, nadają się do właśnie pomalowania na całą powierzchnię paznokcia. Możecie je też używać na hybrydy, na megabazę, bo ja też tak swoim klientkom po prostu robiłam i naprawdę trzyma się rewelacyjnie, także polecam Wam. Też pewnie widziałyście, robiłam fręcza konstrukcyjnego, więc tam też używałam tych kolorów. Są naprawdę świetne, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Ale teraz wezmę sobie 008 Brilliant. Taki transparentno-srebrno-zielony kolor. Bardzo ładny w każdym bądź razie. I po prostu sobie gdzieś tam nanoszę, tak? Zobaczcie, na jedną stronę. Możemy sobie, o, tutaj tak, przez to, że mamy ten pędzelek do ombre, możemy sobie tak fajnie to wszystko tutaj poprzesuwać, tak? Może nie aż tak, żeby nam nie było widać spod spodu tego naszego marmurka, ale gdzieś tutaj troszeczkę po boku. Tak? I do lampy. Dobra. To samo sobie możemy, dziewczyny, zrobić na przykład
z takim ciemnym kolorem. Możemy sobie zaaplikować parę cyrkoni na przykład, to Wam pokażę, jak ja aplikuję cyrkonie. Tutaj. Więc dam sobie, zaczynam dziewczyny od tego, że daję trochę megabazy. Megabazę daję tylko tam, gdzie chcę, żeby się trzymały te nasze cyrkonie. Czekajcie, bo tu mam jakąś resztkę tej megabazy, muszę sobie ją po prostu gdzieś, o dobra, okej, mam. I na przykład, nie wiem, no tutaj w tej części będę sobie chciała zamocować cyrkonie, więc co robię? Tutaj sobie po prostu ją aplikuję. Nie utwardzam tego jeszcze. Nie utwardzam. To jest taki mój system mocowania cyrkonii. I teraz otwieram non-wipe i po całości. Tak? Czyli na tą nieutwardzoną bazę aplikujemy po całości non-wipe. I teraz biorę sobie taką sondę do cyrkonii. Tu dziewczyny mam cyrkonie też takie bezfirmowe i po prostu przepraszam, trochę mi zaschło w gardle od tego mówienia. Nie, ta jest taka za duża. Ja nie lubię takich dużych, a tu mam dużo takich dość dużych tych cyrkoni. Aplikuję sobie. Tu jest jakaś, srebrna. To może tą wezmę. Zobaczcie. Widzicie, robić taka jakby taka poduszeczka i tak możecie tą cyrkonię po prostu wkleić w to. Jedna, tutaj wezmę sobie też jakąś taką może, a drugą dużą. Takie dwie duże, a reszta będę szukała takich malutkich, żeby to gdzieś ładnie porozmieszczać po prostu. Widzicie tutaj wszystko? Tak. Dobra, następna. Tutaj jakaś taka, dwie malutkie, więc też sobie tutaj mi się tak odwróciła, widzicie? Więc mogę sobie odwrócić tą stroną i przysunąć. W zależności od tego, czy Wasza klientka lubi cyrkonie, czy nie lubi. Moje klientki, to tak zależy, które. Jedne lubią, jedne nie lubią, bo to jednak wiadomo, że w dotyku czuć pod paznokciem, tym bardziej jeśli klientka ma taką manię na przykład obgryzania paznokci, tak? Ja osobiście uwielbiam zgryzać cyrkonie, więc ja dlatego ich nie noszę, bo to jest strata materiału po prostu. A naprawdę uwierzcie mi, lubię, jak mam, to po prostu je tak strasznie gdzieś tam obgryzam. Wstyd się przyznać, no ale tak jest. I po prostu sobie tam przysuwam, tak? Gdzie mi się podoba, tak żeby to miało ręce i nogi. Jeszcze trochę takich mniejszych sobie tutaj, jedna. Możecie taki brilliant też, taki piasek, jak macie, też gdzieś tam między te cyrkonie na przykład powkładać. Też to będzie ładnie wyglądało. Mi się tutaj wypadło. A jak dziewczyny w ogóle sobie radzicie teraz w obecnej sytuacji? Zamknęłyście salony? Pewnie większość, tak? Mam nadzieję, że wszystko wróci do normalności, więc tym bardziej jest mi miło, że Wiktoria po prostu wymyśliła taką akcję, gdzie możemy się wspierać gdzieś tam, pokazywać, co mamy do zaoferowania, jakie mamy produkty, bo często jest tak, że dziewczyny po prostu nie wiedzą na przykład, co z czym, więc naprawdę czujcie się swobodnie, naprawdę dziewczyny, czujcie się swobodnie, jeżeli chcecie pisać do jakiejkolwiek z instruktorek, czy to w Polsce, czy tutaj do mnie, naprawdę, naprawdę piszcie, dziewczyny z chęcią Wam odpowiedzą na każde Wasze pytanie, jeżeli macie jakiekolwiek. Dziewczyny są naprawdę fantastyczne, bardzo miłe, bardzo pomocne, więc korzystajcie, naprawdę, korzystajcie, bo naprawdę też musimy troszeczkę żyć w takiej normalności. Tak w międzyczasie Wam w ogóle pokażę, co ja tutaj tworzę. musimy gdzieś tam
żyli w jakiejś normalności, bo wiem, że to dla niektórych osób może być taka dość stresująca sytuacja. No i nie ukrywam, że na pewno jest dla każdej z nas, bo każda z nas jednak ma te swoje gdzieś tam biznesy i no i jakoś tam po prostu musimy dalej trwać, ale w międzyczasie może na razie teraz myślę, że dużo z nas instruktorek będzie Wam pokazywało co, jak, gdzie, jakie produkty używamy, step by stepy też wiem, że dziewczyny robią, więc możecie naprawdę obserwować naszą stronę Victoria Vynn, oficjalną stronę i czy tam strony naszych instruktorek. Serdecznie Was zapraszamy. Naprawdę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, nie bójcie się pytać. Po prostu pytajcie, piszcie. Jeżeli macie pytania dotyczące szkoleń czy cokolwiek, tak jak mówię, po prostu piszcie do nas, a my z miłą chęcią Wam odpowiemy. Dobra. Myślę, że starczy. Może być. Nie wszyscy lubią, jak jest tak dużo nawalonych cyrkonii. Ja to uwielbiam. Jak już mam, to już musi się świecić, naprawdę. Okej. Okay. Może być do lampy na minutkę. O, jeszcze mi się źle tutaj w lampie ułożyło, ale już jest okej. Okay. Dobra, wracam do tego pierwszego. Tutaj dałyśmy brokat, tak? Czyli najpierw była biała hybryda, później zrobiłam ten nasz marmurek, na to nałożyłam brokat i teraz na to wszystko nałożę top. Ale, żeby mi się tu bardziej świeciło, bo jak mówię, lubię jak się paznokcie gdzieś tam świecą. Ja lubię brokaty, jestem taka trochę taka sroka. Oczywiście brak czasu powoduje to, że potem noszę takie paznokcie, bo no bo jak to jest, wiadomo, szewc bez butów chodzi bardzo często, albo mam tylko jedną rękę zrobioną, bo gdzieś tam ćwiczę sama na sobie, no i potem chodzę tak z jedną ręką i zanim dojdę do tej drugiej ręki, to ta pierwsza już wymaga korekty, to też jest takie śmieszne. Ale wszyscy, co mnie znają, no to wiedzą, że tak jest. I teraz tak, wezmę nasz top Shimmery Multicolor. To też jest taki top, który ma w sobie takie drobinki, takie, to nie jest taki typowy brokat, to są takie shimmery, takie po prostu fajne, bardzo fajne, świecące gdzieś tam drobinki brokatu, ale takie naprawdę bardzo delikatne. Taki shimmer, tak? Tak jak to. Dobra. I po całości tutaj sobie nałożę. Więc oprócz tego, że mamy tutaj brokat, jeszcze gdzieniegdzie po prostu będzie nam się ten nasz top coat mienił. Szczególnie dziewczyny, jak świeci słońce, to naprawdę jest to bardzo fajny efekt takich mieniących się paznokci. Tak? Jeżeli, powiem Wam szczerze, że nawet mam klientki, które nie lubią brokatu, ale ten efekt shimmery naprawdę przypadł im do gustu i mamy dwa kolory, bo mamy kolor multicolor, który w moim odczuciu jest bardziej taki srebrny i fioletowy. Nie wiem, czy coś tu w ogóle będzie widać, bo tak jak mówię, naprawdę dopiero w świetle normalnym zobaczycie, że nam się ten paznokieć będzie bardzo fajny mienił. I to tak samo możecie sobie dodać jeszcze parę na przykład cyrkonii, no nie? Tak jak Wam pokazywałam wcześniej, czyli mega baza, potem po całości dajemy top coat i dopiero przyklejamy te nasze cyrkonie. Dobra, do lampy. Tutaj paznokieć już jest gotowy. Tutaj, tak jak mówię, gdzieś tam mi się w lampie po prostu jak za nim włożyłam, to w lampie mi się ten paznokieć odwrócił na drugą stronę, więc sobie tak tutaj trochę pospiłuję, żeby to tak brzydko nie wyglądało. Wezmę sobie pilnik. Tutaj miałam pilnik. Dobra, nie mam. Wezmę sobie to, zrobię bloskiem. Tutaj ten bok. Normalnie do takiej sytuacji nie dochodzi, bo wiadomo, że klientka tą dłoń wkłada do lampy, więc stara się ją włożyć prosto. Dobra, to już tak po prostu nam zostanie. I tak jest ładnie. Dobra. Teraz mogę sobie znowu użyć top coat na nasz poprzedni wzorek. Tutaj już mamy dwa razy blur ink. I znowu dajemy na tą drugą warstwę tego blur inka, znowu nakładamy sobie top. I mamy taki całkiem inny efekt niż
te normalne, standardowe blur inki, zobaczcie, taki bardzo ładnie mieniący się metaliczny kolor. I do lampy. Sobie, dziewczyny, muszę zmienić lampę, bo moje lampy są bezprzewodowe i ta jedna już właśnie widzę, że chociaż może tam mam kabel, to sobie szybciutko podłączę, tak zniknę na chwilę. O, dobra, już. Dobrze, tutaj też już jest wszystko gotowe. Ściągam sobie. Tamten jest w lampie. Okej, okay, dobra. Został nam jeszcze ten kwiatuszek. Więc też, no jak chcecie, możecie to tak zostawić, ale możecie też coś dodać. No i ja chciałabym coś dodać. Więc dodam troszkę spider żelu i może jakąś też cyrkonię na środek, ale tą cyrkonię zatopię w naszym briliancie, ok? Więc też Wam pokażę znowu, jak ja to robię. Więc najpierw, dziewczyny, użyję sobie Shimmery Purple Top Coat. Co jest ważne? Ważne jest to, że jeżeli robimy te zdobienia, jeśli chodzi w ogóle o kwiatki czy o blur inki, dziewczyny, używajcie topu, który ma w sobie UV protector, ok? Czyli te takie filtry. Dlatego, że jeżeli Wasze klientki na przykład pojadą gdzieś w ciepłe kraje, to może się zdarzyć tak, że to po prostu zniknie. Tak samo jest z niektórymi kolorami, często z neonami. Zdarza się tak, prawda, że jak ktoś jedzie w ciepłe kraje, po prostu pod wpływem słońca ten kolor się gdzieś tam zmienia. Więc jeżeli wiecie, że nadchodzi lato, czy klientki gdzieś, albo Wy wyjeżdżacie na wakacje, musicie się zaopatrzyć w taki topkoł, który ma w sobie filtry UV, ok? Dobra, i dam sobie też teraz ten top coat, właśnie ten shimmery. Coś mi się tutaj przytwardziło trochę. Dobra. On też tak się mieni, pewnie tutaj tego nawet nie wiem, czy kamera to w ogóle uchwyci, czy nie. Naprawdę, dziewczyny, to jest taki bardzo ładny efekt, takiego tylko połyskującego na fioletowo topu. I minutka. Tutaj już też nasz wzorek jest gotowy. Zabiorę, wiecie co, ja to stąd zabiorę, dlatego że mam takie wrażenie, że mi po prostu ostrość łapie tam, gdzie trzeba. O, teraz mi się wydaje, że będzie dużo, dużo lepiej. Zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Ok, czyli odklejam sobie. Odklejam. I czekam na kolejny paznokieć. Wezmę sobie teraz spider żel, bo też troszkę spidera będę chciała tam sobie dodać. I teraz tak, dziewczyny, jeżeli chcecie nakładać spider żel, aplikować, ja Wam polecam taki zwykły patyczek. Zwykły drewniany patyczek. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziecie chciały używać na przykład sondy, która jest metalowa, to ten spider żel będzie Wam się po prostu ślizgał. On będzie Wam... Będziecie miały trudność po prostu w ogóle w złapaniu go, tak? Więc dlatego polecam zwykły drewniany patyczek, dlatego że on nie jest śliski. Zobaczcie, jak się ciągnie. On nie jest śliski, jest chropowaty i dlatego dużo lepiej się nim pracuje. Okej, więc tak. Naniosę sobie spider żel. Naniosę sobie go tutaj troszkę... z tej strony, gdzie mam taką białą, pustą powierzchnię. I można to zrobić w dwojaki sposób. Już Wam pokazuję. Więc możecie to zrobić tak. Ja zawsze czekam, aż ta nitka taka będzie się ciągła, taka bardzo taka fajna, cienka. Możecie to zrobić tak po prostu na okrętkę. Tak? Możecie. Albo po prostu robicie to tam i z powrotem, tak? W jedną stronę i z powrotem. Także tak jak mówię, możecie to zrobić tak naokoło, albo po prostu takim ruchem tam i z powrotem. Mhm. Dobra.
Dobra, jeszcze może coś. Fajne jest też to, że jak Wam się coś nie spodoba, bo na przykład gdzieś tam Wam czasem źle ten spider się ułoży, cokolwiek, możecie po prostu bez żadnego problemu go ściągnąć. I zacząć jeszcze raz, tak? Dobra. Może być. Do lampy. No, jakieś 30 sekund na chwilkę. I zaraz Wam pokażę jeszcze, jak właśnie zamocować tą cyrkonię w tym naszym też briliancie. Wezmę sobie może jakiś inny kolor. Wtedy miałam 08, teraz sobie wezmę 07. To jest taki ładny, srebrny, brokatowy kolor. I jakąś może cyrkonię taką, jakąś taką różową albo jakąś taką multikolorową. Gdzieś już sobie postaram się przygotować jakąś taką nie za dużą, taką raczej mniejszą, żeby ten środek nie był taki wielki. O, dobrze, mam już tutaj cyrkonie przygotowane. Wezmę sobie mojego kwiatka i teraz co? Teraz wezmę sobie, możecie to zrobić też tym drewnianym patyczkiem, tylko musicie po prostu go wytrzeć, albo możecie sobie wziąć sondę. Więc ja wezmę sobie teraz znowu troszkę tutaj tego brokatu, zaaplikuję tak w środek. Możecie w ogóle tylko na przykład użyć tego brokatu, nie musicie dodawać cyrkonii, jak nie chcecie. Tak, gdzieś tam sobie tutaj rozłożę ten brokat. Teraz wezmę sobie taką kropeczkę megabazy, żeby mieć pewność, że mi to po prostu nie odpadnie. Taką malutką. Biorę sobie moją sondę i cyrkonia w środek. Zobaczcie. I to wszystko. Docisnę ją jeszcze z jednej i z drugiej strony. I do lampy. Na około minutkę. No i co? No i wydaje mi się, że chyba to wszystko, że pokazałam Wam takie zdobienia szybkie, zdobienia salonowe przy użyciu naszych blur inków. Naprawdę, dziewczyny, możecie się bawić, możecie robić różne kompozycje. Tu mamy taki, tutaj jeszcze mamy taki, mi się na ręce nie mieści. Więc naprawdę możecie robić fajne kompozycje. Możecie się bawić, tak jak mówię, możecie je mieszać, bo na przykład tak jak tutaj dałam jako drugą warstwę ten sam kolor niebieski, ale tak naprawdę możecie dać inny, możecie dać czarny, możecie dać fioletowy, możecie robić różnego rodzaju płatki, możecie robić różne dymy, możecie na przykład dwa kolory pomieszać ze sobą, prawda? Czyli na przykład różowy z fioletowym i gdzieś tam między jeszcze niebieski i też to wszystko po prostu rozmazać. Też Wam wyjdzie bardzo, bardzo fajny wzorek, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał ten krótki filmik. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście możecie pisać. Piszcie w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli macie ochoty, możecie nawet zamieszczać swoje prace. Wszystkie produkty oczywiście są dostępne w naszym sklepie internetowym www.nailshop.ie. Mamy dla Was jeszcze taką niespodziankę, myślę, że już teraz mogę ją zdradzić, ale dopiero będzie ona, wydaje mi się, od poniedziałku albo wtorku. A mianowicie nasza niespodzianka jest taka, że już od 55 euro będziecie miały free delivery, czyli po prostu myślę, że to będzie już taka nasza stała oferta. Dla wszystkich dziewczyn, które zrobią zamówienie od 55 euro, będziecie miały wysyłkę za free. Więc zapraszam Was serdecznie, komentujcie, piszcie, jeśli macie jakieś pytania. No i mam nadzieję, że za niedługo będę mogła znowu coś dla Was nagrać, jeśli będziecie zainteresowane. Może zrobimy jakiś taki szybki kurs z megabazy, z przedłużania paznokci. Piszcie, jeśli chcecie. No i co? No i życzę Wam, dziewczyny, miłej soboty. Mam nadzieję, że w miarę możliwości miło ją spędzicie, jeśli nie na nauce, to ze swoimi bliskimi. Myślę, że mamy teraz więcej czasu na to, żeby pobyć z naszą rodziną, z bliskimi, zrobić to, na co normalnie nie mamy czasu, posprzątać na przykład, tak jak w moim przypadku właśnie mnie to czeka. No i co? No i całuję Was i buziaczki. Pa, pa!